Rany boskie! Dobrze, że żona z dziećmi pojechała na wczasy. Ale był pan ubezpieczony, prawda? Tak, teraz to jestem upieczony. O czym wy mówicie? U co? Chodzi mi o ubezpieczenie, nie o upieczenie. A co to jest? To znaczy, że nie był pan ubezpieczony. Jeśli istnieje ryzyko, że coś się może zdarzyć z nami albo z naszym majątkiem, wówczas możemy, a nawet powinniśmy się ubezpieczyć. Czyli? Czyli podzielić się tym ryzykiem z innymi. Nie rozumiem. Wyobraźcie sobie, moi panowie, taką hipotetyczną sytuację. Mamy osiedle mieszkaniowe, gdzie raz w roku zdarza się nieszczęście. Raz w roku jeden z tych domków ma jakieś kłopoty, na przykład uderzenie piorunem. Innym razem komuś dach się zepsuł i zalało mu dom. Jeszcze innym razem na osiedle napadli złodzieje i jeden z domków został doszczętnie okradziony. Mieszkańcy osiedla postanowili coś na to poradzić. Zebrali się i ustanowili wspólny fundusz składkowy. W osiedlu było 1000 domków. Każdy domek wpłacał składkę w wysokości 100 mońków, czyli zgromadzony fundusz wyniósł 100 tysięcy mońków. I co zrobili z tymi pieniędzmi? Postanowili, że jeśli znowu komuś się przytrafi nieszczęście, to straty spowodowane tym nieszczęściem zostaną pokryte z tych właśnie składek. Takie składki każdy wnosił raz w roku i wszyscy poczuli się dużo bezpieczniej. Ale to bzdura jest. Dlaczego? Bo może się zdarzyć, że ktoś płaci takie składki legalnie przez 20 lat, a jego dom stoi sobie bezpiecznie i nic mu się nie dzieje. Gdyby płacił pan rocznie 100 mońków przez 20 lat, to jaką kwotę by pan wydał? 20 razy 100 to jest 2000. Słusznie. A ile zapłaci pan za odbudowę swojego domu? Ano, ze 100 tysięcy. A więc gdyby był pan ubezpieczony, miałby mniejszy problem. No tak. Tak mniej więcej wygląda zasada ubezpieczeń. Jeśli istnieje ryzyko, można spróbować je zmniejszyć, dzieląc się nim z innymi ubezpieczonymi. Wszyscy płacą składki i wszyscy mają nadzieję, że nie spotka ich żadna przykra niespodzianka. Ale jeśli już tak się zdarzy, wówczas przynajmniej od strony finansowej wszyscy ubezpieczeni mogą być spokojniejsi. I wtedy za każdym razem trzeba założyć taką spółdzielnię jakby? Nie. Istnieją wyspecjalizowane, profesjonalne firmy ubezpieczeniowe. Gromadzą one składki, dbają o nie, umieją je pomnażać. A kiedy przyjdzie potrzeba, wypłacają odszkodowania. I można tylko dom ubezpieczyć? Nie, nie tylko. Właściwie współcześnie można ubezpieczyć praktycznie wszystko. Psa, zgrabne nogi modelki, swoje własne zdrowie, a nawet życie. Nogi? Życie? Co to za ubezpieczenia są? Generalnie ubezpieczenia dzielimy na dwa rodzaje. Majątkowe, czyli właśnie na przykład ubezpieczenie domu, samochodu, firmy, a więc wszystkiego, co ma określoną wartość pieniężną. Oraz osobowe, czyli na przykład ubezpieczenie na życie, od skutków nieszczęśliwych wypadków, od utraty pracy. Te ubezpieczenia dotyczą rzeczy mniej wymiernych. No tak, no bo jak policzyć, ile będzie kosztować utrata pracy? Jak długo będzie trwała i w ogóle? No właśnie. To ja myślę, moi panowie, że ubezpieczenia to bardzo dobra rzecz jest. I że od jutra ubezpieczenia w naszym kraju będą obowiązkowe. Nie jesteś ubezpieczony? Emigruj. Poprosimy ministrów o przygotowanie odpowiednich praw. Ależ królu, które ubezpieczenia mają być obowiązkowe? Wszystkie. Ależ twoich poddanych nie będzie na to stać. Wszystko wydadzą na ubezpieczenia. Ale jacy będą spokojni? Nie sądzę. Myślę, że będą bardzo nieszczęśliwi.
No to jak? Ubezpieczenia powinny być dobrowolne. Każdy ubezpiecza się tak, jak mu na to nakazuje potrzeba chwili czy plany na przyszłość. Są jednakże ubezpieczenia obowiązkowe, wymagane przez prawo. Jakie? W większości krajów obowiązkowe są ubezpieczenia komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej, tak zwane OC. A co to znaczy? OC to ubezpieczenie na wypadek, gdybym zrobił coś takiego, co przyniesie szkodę komuś innemu. A co ma do tego komunikacja? Na świecie jest coraz więcej samochodów. Codziennie zdarzają się wypadki. Naprawa rozbitego auta to duży wydatek. Więc jeśli jestem winny zaistniałej kolizji, powinienem zwrócić jej koszty. Obowiązkowe ubezpieczenia sprawiają, że zwrot tych kosztów następuje automatycznie. Jeśli policja ustali, kto jest winny kolizji, firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie ofiarze wypadku, czyli poszkodowanemu. Sprytne! Nie potrzeba długotrwałych procesów, dochodzeń? To prawda. A inne są nieobowiązkowe? Przeważnie. Oczywiście są przepisy, niekoniecznie państwowe, które regulują obowiązkowość ubezpieczeń. Na przykład lekarze mogą się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej. Firma, która świadczy usługi wysokościowe, może musieć ubezpieczać swoich pracowników na życie czy od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeń jest wiele. A czy nasz dwór jest ubezpieczony? Czy mamy właściwą ochronę ubezpieczeniową? Trzeba zapytać ministra finansów, ale sądzę, że tak. No i? Bardzo to wszystko mądre, ale co mi po tym, jak z domu ino garść popiołu została? Ponieważ zdarzyło się, że akurat przejeżdżałem i byłem świadkiem tego nieszczęścia, jako król zobowiązuję się do pokrycia 30% kosztów odbudowy domu. Ale pod jednym warunkiem. Tak? Że odbudowany dom zostanie ubezpieczony. Zgoda? Zgoda, jaśnie panie, zgoda.